Kolejny silny człowiek u nas na kanale, człowiek, który przeszedł ostatnio wiele i myślę, że warto sobie właśnie porozmawiać, bo chcieliście właśnie też tematy na temat powrotu po kontuzji. Więc witamy Kamila. Witam, cześć. Kamil, powiedz nam może najpierw o swoich najlepszych wynikach i tak dalej. Najlepszych wynikach. No, może nie będę tam się chwalił już jakimiś tam starymi, bo tam w dawnych czasach się startowało w IPF-ie z jakimiś tam osiągnięciami, to może jeżeli chodzi o takie sukcesy pod kątem zajętego miejsca na najbardziej prestiżowej imprezie, no to właśnie w tamtych czasach miałem 2 brązowe medale na Mistrzostwach Świata Juniorów Federacji IPF, czyli można to porównać, nie wiem, w kulturystyce do IFBB, tak? Dobrze mówię? Tak. Tak, czyli są tam testy antydopingowe, no jest największy prestiż. No to mówię, w tamtej federacji miałem 2 razy brąz na Mistrzostwach Świata Juniorów. No i to była era sprzętu. To wtedy były największe wyniki, 392,5 w przysiadzie, chyba 255 w wyciskaniu i wtedy było to 330 kilo w martwym ciągu. Tylko że to było w sprzęcie, w kostiumach jednowarstwowych na zasadach IPF-u. No i oczywiście wtedy byłem naturalem, przechodziłem testy. Potem przyszedłem na ciemną stronę mocy. No i tak naprawdę po tej ciemnej stronie mocy zaliczyłem tylko 2 starty, bo tam najpierw miałem troszeczkę przerwy od tego trójboju, jakby się zająłem bardziej taką ogólną sprawnością, powiedzmy, bo tam za juniora to jako natural ważyłem 150 kilo i wiadomo, że naturalnie ważąc 150 kilo to no, jest się dobrze ulanym, więc jakoś to mnie taka niegroźna tak naprawdę kontuzja, która tam mnie na chwilę tak naprawdę tylko wyłączyła z wyciskania, jakby zmotywowała do tego, żeby jednak zredukować. No i jakoś tak się rozpędziłem w tym, że tam zszedłem chyba nawet do 110 kilo najbardziej powiedzmy fit okresie. No ale koniec końców wróciłem do trójboju, zacząłem brać sterydy i wróciłem do trójboju. Waga też już prawie jeszcze jest taka jak kiedyś, chociaż aż tak ulany jak kiedyś nie jestem. I tak jak mówię, zaliczyłem w tym czasie 2 starty tylko w trójboju, bo niestety pomiędzy była ta kontuzja, o której już wspomniałeś. W każdym razie poruszymy to wszystko. Tak. Najwyższe wyniki w tym razem w formule bez kostiumów to było 370 kilo w przysiadzie i to zrobiłem jeszcze przed kontuzją właśnie kręgosłupa, bo tutaj najbardziej ucierpiał ten przysiad. Do tej pory wycisnąłem najwięcej bez koszulki 240 kg i w martwym ciągu zrobiłem przed kontuzją 365 kilo w stylu klasycznym na zawodach. Po kontuzji na zawodach już w stylu sumo zrobiłem tylko 350, ale treningowo poszło 370, więc nawet się udało tam tą dawną życiówkę poprawić. Czy myślisz, że jeszcze wrócisz, w sensie przebijesz te wyniki po kontuzji, czy raczej będzie? Znaczy, no tak jak powiedziałem, no przebiłem martwy ciąg, tylko mówię, no zmieniłem innej formule, na sumo. Znaczy w formule, no formuła ta sama. W wykonaniu, no tak, bo sumo i... Kiedyś byłem w sumo słabszy, po prostu przestawiłem się na to sumo tak na zmusu i no zmusu, że tak powiem, nie było, że mi coś nie pasuje w tym sumo, po prostu musiałem to na tyle nadrobić, że udało się poprawić i teraz tak naprawdę jestem słabszy w tym stylu klasycznym. Czyli nie podchodziłeś do tego w stylu, że o, sumo jest dla dziewczyn i tak dalej, to tego nie robię, tylko po prostu byłeś słabszy, więc wybierałeś sobie ten styl, który dawał ci lepszy. Kiedyś tak. Kiedyś właśnie w stylu klasycznym podnosiłem nieco więcej niż przy sumo, ale to tam dużo czynników ma wpływ, bo też w tych innych federacjach, w których obecnie startuję, gdzie właśnie nie ma badań antydopingowych,
to też mamy gryf, tak zwany deadlift bar. Deadlift bar, który jest cieńszy, dłuższy, on się po prostu mocno wygina i jest to szczególnie ułatwienie właśnie przy sumo. No i tak więc masz ruch, prawda? Tak, ale no jakby nie zawsze krótszy ruch równa się większy ciężar. Nie? To nie działa w ten sposób, bo tak samo dużo osób w wyciskaniu wyciska tyle samo wąskim chwytem, co szerokim, prawda? Także to nie jest do końca to, troszeczkę bardziej chodzi o korzystniejszy układ do dźwigania. Po prostu przy technice sumo jakby możemy mieć piszczele ustawione bardziej pionowo i jakby po prostu mamy lepszy środek ciężkości. Dla kogo lepsze by było właśnie sumo niż dla osób jak bardziej predysponowanych? Bo czasami wiesz, długie nogi, krótkie nogi, długie ręce, krótkie ręce. Jak masz chyba takie małkie rączki, to bardziej lepiej właśnie, wiesz. Wiesz co, zazwyczaj sumo jest dobre dla osób, które mają właśnie długie kończyny. Zazwyczaj. Osoby krótkie, tak zwane krótkie, krótkie rączki, krótkie nogi, raczej będą lepsze w klasyku. Ale no powiem szczerze, to nie ma reguły, tak? Te różnice mogą być bardzo, bardzo małe i po prostu tam jest, wiesz, jest wiele szczegółów, które mogą mieć wpływ na to, że ktoś jednak podniesie więcej w sumo niż w klasyku. Nawet jest taka ciekawostka, moja obserwacja osobista, że w sumo jest mi łatwiej utrzymać ciężar w rękach. Ja łapię na zamek, nie stosuję przechwytu, łapię na zamek i widzę to, że przy klasyku jak biłem życiówki, pamiętam, że ten chwyt mi się lekko otwierał. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wypadła mi z rąk sztanga, ale zdarzało mi się, że właśnie mi się otwierał ten chwyt. Natomiast przy sumo jest łatwiej tą sztangę utrzymać. Prawdopodobnie dlatego, że przy sumo jak kończysz ruch, to jednak masz ręce dociśnięte do ud i jakby to powoduje, że no łatwiej jest utrzymać. Że jakby nie trzymasz na samych rękach tej sztangi, tylko jeszcze te palce się podpierają tobie o uda i jakby dociskają je. Jak mówimy już o treningu, bo często ludzie pytają o chwyt właśnie, trening chwytu i tak dalej. Jakie ćwiczenia, jak można poprawić siłę chwytu? Jak można poprawić siłę chwytu? Znaczy powiem szczerze, ja nigdy nie miałem problemu z chwytem, nigdy nic dodatkowego nie robiłem, ale nigdy jakoś szczególnie nie nadużywałem pasków. Na przykład dla mnie paski, osobiście dla mnie paski są narzędziem, które pozwala mi ochronić moją skórę. To znaczy, jak mam robić troszeczkę więcej tych ciągów, mam robić trochę więcej powtórzeń, z uwagi na to, że ja normalnie łapię na zamek, no to jak ja robię więcej powtórzeń i robię na zamek, no to bardzo prawdopodobne jest, że sobie szybko zedrę odciski z kciuków. Więc jeżeli ja robię właśnie jakiś trening taki niekoniecznie na dużym ciężarze, czyli że tak powiem i tak on tam dla mojego chwytu nie będzie wymagający, ale robię dużą objętość, robię wiesz, dużo serii, robię nie wiem, 5 powtórzeń, to używanie tych pasków mi pozwoli ochronić tą skórę i niepotrzebnie jej nie zżerać, tak? Czyli na przykład jak szykuję się do zawodów, robię jakieś ciężkie jedynki, to robię to oczywiście bez pasków, tak? Żebym potem się nie zdziwił na zawodach, że kurwa nagle mi chwyt puszcza. Ale jeżeli to jest, mówię, jakiś trening taki techniczny, czy po prostu właśnie na repy, to naprawdę warto wtedy użyć te paski, żeby go oszczędzać, tak? Ale właśnie nie nadużywać, no bo mówię, ja często widzę osoby, kurwa, które, nie wiem, na drążku się pociągają, używając pasków, nie? No ja w życiu mi nawet do głowy nie przyszło, żeby się pociągać na drążku, używając pasków, aczkolwiek no wiem, że kulturyści na to zupełnie inaczej patrzą. Nie? No tak, u nas ten chwyt, to wiesz, nie ma różnicy. Tak, no u nas ma on po prostu służyć, żeby przenieść i tyle, a nie żeby, wiesz, żeby utrzymać jak największy. No u nas aż tak ale, wiesz, nie ale ma takiego znaczenia, do pewnego stopnia. A może dlatego, wiesz, wielu kulturystów ma wielkie bicepsy, a małe przedramiona. No ja jestem idealnym przykładem tego. Zobacz, ja mam duże przedramię.
Ja mam duży biceps, a małe przedramię. Nie, naprawdę, biceps mam duży, a no, przedramiona. Temu też tak często, tak jak mówisz, jest, że wielkie przedramiona i okej, bicepsy są u właśnie trójboistów, to samo u Wodyna jest wielkie przedramię i tak. Spora naprawdę łapa, a u kulturystów no, jest łapa. Wiesz, można powiedzieć, że Andrzej mnie w jakimś sensie wprowadził w ten świat, aczkolwiek już w czasach internetu i właśnie przez internet kiedyś na forum SFD dzięki Wodynowi się zainteresowałem trójbojem. Można powiedzieć, że takie pierwsze treningi troszeczkę w tym kierunku, może nie stricte, bo były to nadal jeszcze treningi tam ogólnorozwojowe, bo byłem małolatem, 15-16-letnim, ale no jakby taką bazę pod to sobie zrobiłem właśnie na jego planach. Potem troszeczkę, bym powiedział, że nawet poszedłem w złym kierunku, bo właśnie trafiłem już trafiając na sekcję trójboju, gdzie akurat był trener, który nie miał żadnego pojęcia i można powiedzieć, że troszeczkę spierdolił mój rozwój. I myślę, że tam po części w konsekwencji tego mam takie problemy, jakie mam. Ale no taka ciekawostka a propos Wodyna. Co twoim zdaniem mógłbyś więc zrobić lepiej? Jakie błędy może popełnił wtedy? Znaczy tak, no historia po prostu była taka, że tak jak powiedziałem, jakby na tych planach Wodyna ćwiczyłem tak bardzo ogólnorozwojowo i mówię, tam byłem małolatem, miałem 16 lat, zjawiłem się właśnie na sekcję trójboju, która jak się okazało, znaczy ja wiedziałem od jakiegoś czasu o tym wiedziałem jakby, ale się nie czułem jeszcze na siłach, żeby tam zawitać i chodziłem do fitness clubu blisko mnie. Takiego typowo kulturystycznego, bym powiedział, w tamtych czasach tam w sumie nawet najlepsi kulturyści w Polsce trenowali, ale już tam mi się zdarzyło rozwalić na przykład jedną sztangę, chociaż nie dźwigałem aż takich ciężarów, po prostu były chujowe sztangi. I w końcu, zawitałem na tamtą siłownię, aczkolwiek no mówię, ja się czułem jeszcze za słaby, żeby nie wiem, za zawody jechać tego. No i mówię, tam trafiłem jakby na trenera, który, że tak powiem, od razu chciał, żebym jechał na zawody, od razu, żebym ja się sprawdził. Ja wiesz, nigdy wtedy nie robiłem żadnego sprawdzianu, nie sprawdzałem maksów. No i on tam mnie na to tak namawiał, no ale tam na jedne zawody, na które mnie namawiał, nie pojechałem. No ale wiesz, tam potrenowałem, nie wiem, miesiąc czy dwa. W końcu się skusiłem, żeby sprawdzić te maksy, nie? I wiesz, tak jak tam mówię, treningowo... Nie wiem, to chyba tam w przysiadzie miałem treningowo wtedy może ze 160 w serii, no to na tym sprawdzianie to ja zrobiłem od razu 210, wiesz, bez pasa, z gołymi kolanami, mając 16 lat, tak? W wyciskaniu to ja nigdy nie byłem jakimś mistrzem wyciskania, bo po prostu tam teraz zaczynam coś tam wyciskać, bym chciał w tym roku wycisnąć 250 kilo, ale wtedy jak miałem te 16 lat, to zdaje się, wycisnąłem na tym pierwszym sprawdzeniu 120, więc to naprawdę było bez szału, bo ja już wtedy ważyłem ponad stówkę, także no, nie była to żadna rewelacja. No i wiem, w martwym ciągu chyba robiłem jakieś wtedy 230, gdzie też treningowo robiłem maksymalnie 190 serii. No jakby od tego się zaczęło i się tak wtedy zajarałem, no i wtedy zaczęły się przygotowania do zawodów i wiesz, nagle, kurna, z tych takich ciężarów, które ja dźwigałem treningowo, no to się nagle zrobiło na tej sztandze po 100 kilo więcej w tym przysiadzie, nie? Pamiętam, że tam treningowo nawet przed tymi pierwszymi zawodami było 270 chyba. No i właśnie niedługo po tych pierwszych zawodach, już jakby trenując, nie tak jak mnie Wodyn nauczył, czyli małymi krokami dalej zajdziesz, zawsze pamiętam to hasło sprzed tych kilkunastu lat jego, no to ja chciałem więcej, no i szybko się zaczęły właśnie jakieś problemy z plecami. Teraz po latach ja wiem, że to po prostu już były pierwsze oznaki dyskopatii, tak? Bo technika jeszcze była w lesie. Ja się jakby nauczyłem dźwigać dopiero kilka lat później, a dźwigając już naprawdę duże ciężary, bo ja na przykład w wieku 20 lat to już podnosiłem w martwym ciągu 320 kilo. To już bardzo dużo. Bez kostiumu.
No i nie było to zbyt technicznie robione. Było to oczywiście z garba. No i bo powiedzmy, że rok później ja się nauczyłem dopiero dźwigać i jakby udoskonalam to po dziś dzień. Ale no, tak jak powiedziałem, spore ciężary, że tak powiem, osiągnąłem, jeszcze robiąc to bardzo słabo technicznie. I to się koniec końców zemściło, tak? I oczywiście potem drugim błędem było właśnie, kiedy już wszedłem na bombę. Wszystko zaczęło fajnie iść. Chciałem być, wiesz, miałem ambicje, że kurna będę najlepszy na świecie, że będę jeździł na takie grube zawody, czy tam, wiesz, fajna kasa jest i tak dalej. Bo zaczęły się takie zawody pojawiać, typu w Stanach czy w Australii, gdzie tam, wiesz, do zgarnięcia było, nie wiem, po 40 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce. Oczywiście ja tam jeszcze byłem dwa poziomy niżej, no ale głęboko wierzyłem, że do tego dojdę. Oczywiście chciałem do tego dojść jak najszybciej. No i też to mnie zgubiło w końcu. Chociaż długo się broniłem, ale tak, najpierw sobie porwałem cyta. Niby nie groźnie, ale to ślad jest do dzisiaj. Mam dziurę tutaj na środku piersiowego i ogranicza mnie to w wyciskaniu, aczkolwiek po prostu zmieniając też technikę, tak jak w martwym ciągu ostatecznie robię teraz na zawodach sumo, tak jakby w wyciskaniu postawiłem bardziej na taką typowo amerykańską technikę tricepsową. Czyli właśnie trochę węższy chwyt, opuszczam troszeczkę jakby bardziej sztangę na brzuch, tak najprościej mówiąc, tak? I jakby nie ma tam żadnej gilotyny takiej, żeby wyizolować piersiowe, tylko wręcz odwrotnie, ja tego nie chcę. Ja chcę jak najbardziej odciążyć te piersiowe przy swoim wyciskaniu. No i to jest, zaczynam jakieś tam wyniki w tym wyciskaniu kręcić, ale no przez tą kontuzję długi czas się kręciłem około 220 kilo i nie mogłem tego przebić, bo co tam wchodziłem treningowo na ciężary powyżej 200 kilo, to się odzywał ten piersiowy i była lipa. No i potem też znowu ostatecznie tak była kontuzja kręgosłupa, połasiłem się, jakby chciałem zaistnieć po prostu w internetach. Najprościej mówiąc, miałem w planie zrobić 320 kilo na 5 powtórzeń. Nie wiem, czy Wodyn u Ciebie na podcaście, tak mi się wydaje, że u Ciebie chyba o tym mówił, ale już nie wiem. Wspomniał, że no, zbyt bystro tak. Nie było. Tak, tak. Miałem w planie zrobić 320 na 5 powtórzeń, no ale mówię, to właśnie tak było, żeby to wrzucić gdzieś tam na jakieś grupy, bo no, to był taki ten czas, kiedy był boom, zaczął się boom na trójbój, nie? Był tam Seba, Koc, wiadomo, nie wiem, WK chyba jeszcze się nie zajmowali trójbojem. Wagon. Ale no, był to ten czas, kiedy mówię, kiedy właśnie można było mieć swoje 5 minut, a może dłużej. No i postanowiłem, że zrobię jeszcze szóste powtórzenie i przy tym szóstym powtórzeniu mi właśnie wypadł dysk. Nie pierwszy raz w życiu podejrzewam, bo kojarzę takie sytuacje wcześniej, ale no tym razem po prostu miałem pecha, bo tak to określił lekarz i ucisnęło mi nerw udowy. No i przestała mi działać prawa noga, jeżeli chodzi o przednią taśmę, tak? Czyli zanik mi całkowicie czworogłowy uda. Znaczy nie wszystkie głowy czworogłowego, bo mi przyśrodkowa mi działała normalnie, także łezka to nawet mam lepszą niż kiedyś, bo jakby ona przejęła funkcję pozostałych, ale no tutaj ta wewnętrzna część czworogłowego, całkowity zanik, mięsień piszczelowy, no po prostu jakby wszystko w tej jednej linii, tak? Mi całkowicie zanikło w dosłownie, nie wiem, w ciągu 2 tygodni. Po miesiącu miałem operację, chociaż powinienem mieć wcześniej, ale w jednym szpitalu mnie nie chcieli zoperować, bo twierdzili, że mnie zoperują, ja pójdę dalej dźwigać i znowu będzie to samo, że lepiej, że może się samo naprawi, że tak powiem. Znaczy faktem jest, że ogólnie po takim razie też po jakimś czasie powinno się samo, jeżeli w ogóle, taki nerw zregenerować teoretycznie. Bo wiesz, zabieg, który miałem, to polegał na tym, jest to tak zwana mikrodizektomia.
I to polega na tym, że ci odsysają dysk, bo dysk jest w formie jakby takiej mazi i ci po prostu odsysają to, co ci wyleciało, jednocześnie odbarczając ten nerw, który był uciśnięty, tak? No tylko niestety to, że się to odbarczy, no to i tak ten nerw był na tyle już podrażniony, że powiem szczerze, że taka pełna regeneracja tego, że ta noga, powiedzmy, że zaczęła działać nie w pełni, ale po prostu ja poczułem, że naprawdę mam siłę w tej nodze, że to nie jest tak, że ta noga jest, kurna, cały czas taka słaba, tylko jakby poczułem tak, że o, teraz, kurna, jak robię przysiady, to czuję, że te obie nogi w miarę równo pracują. To były 2 lata. To dosłownie po 2 latach naprawdę ta noga odzyskała, powiedzmy, 80-90% sprawności, tak? Kamil, ty miałeś to normalnie na filmie, jak ten szóste powtórzenie i tak dalej, miałeś to nagrane? Wiesz co, jak to poszukam, to może znajdę, bo tak, bo to jest wycięte. Mi chodzi, że wszystko to było nagrane i pomyśl, że jakbyś wstawił, to dopiero byłbyś, wiesz, królem internetu teraz, szczególnie przy tych wszystkich kontuzjach. Znaczy, wiesz co, no to nic spektakularnego tak naprawdę, bo ja po prostu, wiesz... Rzuciłeś sztangę? Strzeliło jak... Tak, ja po prostu wypuściłem sztangę z ramu, no bo naprawdę, wiesz, wcześniej, jak tam miałem jakieś tego typu urazy, to coś tam, wiesz, powiedzmy, pykło albo wręcz nawet tego nie poczułem i dopiero po serii czułem, że jestem taki połamany, nie? A tutaj z kolei było inaczej. Tutaj po prostu dosłownie mi jakby... Ja to odczułem, jakby mi coś normalnie wybuchło, wystrzeliło mi w tym kręgosłupie i wiesz, wystrzeliło mi to w prawą stronę, nie? Takie miałem odczucie. I więc od razu wiedziałem, że no kurwa, jest bardzo źle. Ale tak naprawdę przez pierwsze 2 godziny praktycznie nie odczuwałem bólu, nie było mi, jakby nie dolegało mi to kompletnie nic. Ja nawet po sobie rozebrałem sztangę, może treningu już nie dokończyłem, bo byłem trochę w szoku, ale na dobrą sprawę przez 2 godziny nie miałem żadnych objawów. Po 2 godzinach mnie troszeczkę zaczęły boleć te plecy, taki po prostu bardzo mi się spinały. Bardzo mi się spinały, źle mi się spało, ale nawet przez to, że wiesz, że na drugi dzień się obudziłem. Jak się obudziłem, to mówię, kurwa, nawet mnie nie bolą plecy. I one mnie nie bolały. Ale wiesz, wstałem, tak, poszedłem do kibla i tak wiesz, taki półprzytomny, tak nagle sobie uświadamiam, że kurwa, coś jest nie tak, nie? I się ogarnąłem, że kurwa mi się kolano samo ugina, nie? Jakby nie jestem w stanie, wiesz, zablokować dobrze nogi. Powiedz mi, czyli masz taką mentalność, że miałeś taką mentalność wcześniej, w stylu, okej, coś tam jebło, ale jeszcze tam parę powtórzeń. Jak zrobi jedno powtórzenie i nie będzie bolało, no to skończę tą serię. Nie. To słuchaj, wtedy... Wcześniej mi chodzi, że jak jeszcze, wiesz, poczułeś tam jakieś parę włókien, że strzeliło. Znaczy powiem ci tak, kiedyś, chyba w 2011 roku, czyli 10 lat temu, strzelił mi lewy piersiowy tak lekko przy przyczepie, nie? To wtedy pamiętam tą serię, przy jednym powtórzeniu mnie tak konkretnie zakuło, a że to był pierwszy raz, nie mając doświadczenia z takimi rzeczami, no to mówię, no kurwa, no nie wiem, chyba nic takiego, nie? No i zrobiłem kolejne i przy kolejnym już mi się popruło, usłyszałem charakterystyczny dźwięk rozrywanego materiału, tak? No i, że tak powiem, to mnie jednak już nauczyło tego, że jednak jak jest już taki ból ostrzegawczy, to dalej się nie robi, nie? Bo z kolei jak porwałem ten prawy piersiowy, to była seria rozrzewkowa chyba na 180 kilo i po prostu, wiesz, ja to bardzo lekko wyciskając, miałem taką historię chyba wtedy, że mnie troszeczkę bolał właśnie ten lewy. Ja miałem wtedy taką tendencję, że przez to, że mnie bolał, ja troszeczkę bardziej na prawą stronę opuszczałem sztangę. I machnąłem szybko pierwsze powtórzenie i machnąłem szybko drugie i w tym drugim opuściłem zdecydowanie bardziej na prawą stronę. Jak zacząłem to wyciskać, to od razu też mi się popruł. Może to bardzo lekko wycisnąłem, ale ja od razu wiedziałem, że jest lipa, nie? To tak jak już treningu nie kontynuowałem.
tak jak Wodyn opowiadał z tą ideologią, że trójka, trzecia lodówkę, co nie? Jak jeden chłop puści, no to dwóch też upadnie. I to ta sama zasada. Tak. Puściła lewa strona, tak naprawdę prawa była silna, popchnęła, tak. Poszła, prawda? To się zgadza. Temu była ta, miała miejsce operacja. Znaczy ile lat temu? W styczeń 2018, także... Ponad trzy lata temu. Tak. I potem dwa lata dochodziłeś do jakiejkolwiek tak naprawdę sprawności w stylu no, odzyskania siły takiej, czucia. Znaczy wiesz co, po operacji to tak, dwa tygodnie praktycznie byłem przykuty do łóżka. Po dwóch tygodniach coś tam zacząłem wychodzić na zewnątrz, żeby się przejść. Czy coś, no to wychodziło to. Bo coś... A kurna, bo to powiadomienia dostaję, tak. Cholera. No dobra. W każdym razie. Pierwsze dwa tygodnie po operacji, no to praktycznie leżałem tylko w łóżku. Ja wstawałem tylko, żeby zjeść. Jadłem na stojąco. Jadłem na stojąco, bo teoretycznie nie powinienem siedzieć wtedy. Pamiętam, jeszcze chodziłem w takim gorsecie, więc to proces był taki, że jak ja leżałem w łóżku, to jakby miałem rozpięty gorset pod sobą i jak miałem wstawać, to ja zapinałem ten gorset, wstawałem w taki też charakterystyczny sposób, nie obciążający kręgosłupa. Śmiesznie to wyglądało. W każdym razie, no i wiesz, szedłem zjeść czy coś, nie? To pamiętam, jak pierwszy raz brałem prysznic po operacji. I pamiętam ten moment, jak stałem pod prysznicem i rozpiąłem gorset, nie? To już, wiesz, powiedzmy, dosłownie kilka dni w tym gorsecie już na tyle osłabiło kor, że jak ja rozpiąłem ten gorset, to normalnie tutaj, wiesz, zacząłem na wszystkie strony latać, nie? No i wiesz co, ja tak naprawdę, tak jak w styczniu miałem tą operację, to już w marcu chodziłem na siłownię, tak? Tylko no... Robiłem tylko górę, no i powiedzmy, powiem ci tak, ja wtedy jakoś tak po pół roku od operacji, to pamiętam, że wtedy miałem taką pracę w służbach na lotnisku, znaczy starałem się o nią, potem jakiś czas tam pracowałem i tam miałem testy sprawnościowe. To było pół roku po operacji, nie? I tam był taki bieg po kopercie. No to jeszcze wtedy bardzo mocno odczuwałem, że ta noga jest chujowa. Ale powiedzmy, że jakieś półtora roku po operacji, to ja już robiłem fronty na 200 kilo. Bardzo. No to na 200 kilo półtora roku. Takie kontroli, tak? No to... Ale jeszcze to były takie przysiady, że właśnie siadałem, odczuwałem, że jak już jest jakiś ciężar, to jakby ta moja prawa noga to jest jak proteza. I ja siadam praktycznie tylko na lewej. I tak w ten sposób... Tak jakbyś pole robił praktycznie. No może nie do końca, ale powiedzmy. No coś na zasadzie. I pamiętam, że właśnie jak tam, nie wiem, chyba tam 205 kilo miałem, na dwa powtórzenia w tych frontach, no to pamiętam, że przy okazji, już było ciężkie, to przy okazji sobie załatwiłem dodatkowo kolano w tej nodze. Tak, no, bo wiesz, po prostu, jak wiesz, ta noga jeszcze była słaba, a wiesz, siadasz ponad 200 kilo. No właśnie, no i potem, że tak powiem, miałem pół roku przerwy przez to kolano od przysiadów. Jak pół roku później, no to już minęły dwa lata od tej operacji i wtedy zacząłem znowu robić te przysiady. Jak zacząłem robić przysiady właśnie w jakoś w styczniu 2020, no to w maju 2020 już wstałem 300 bez bandaży, ze sztangą z tyłu wstałem 300 i no to już był taki kop motywacyjny, że kurna, może jeszcze wrócę, nie? Właśnie miałeś na pewno na początku myśli, że nie wrócisz już. I co wtedy? No nie, nawet, znaczy wiesz, na początku samym, nie, to jakby no to, nie no, to oczywiście wierzyłem, że wrócę, nie?
na początku sam, ale potem już zwątpiłem i w zasadzie potem nawet się na to nie nastawiałem, że jeszcze będę dźwigał. Absolutnie, w ogóle miałem plan, że będę wyciskał na ławce, nie? A na samym początku to w ogóle sobie zrobiłem taką formę kulturystyczną wręcz, w cudzysłowiu, oczywiście, bo to gadam z profesjonalistą, to tam, a no tak jak zdjęcie z mojego profilowego, to jest zdjęcie 9 miesięcy po operacji. 9 miesięcy? 9 miesięcy po operacji, tak. To czyli jakby po pół roku po powrocie do treningu. Tutaj to zajebiście wyglądałeś. Właśnie, no ale wiesz, jak tam... Zadać pytanie, czy byś nie chciał właśnie kiedyś spróbować kulturystyki, bo tutaj nawet nie widać tego zerwania piersiowego. Znaczy, jak się tam dobrze przyjrzysz, to widać, że mam jeden piersiowy mam większy od drugiego. No jest, no ale nie masz czegoś takiego, że dysproporcji takiej mega, wiesz o co chodzi. Chyba, że no jakbyś no robił może pozycję przodem, to by było widać. Tak, tak centralnie z przodu tam widać pewne różnice. Tam wiesz, jak popatrzysz inne zdjęcia, to tam coś tam dostrzeżesz. Ale no wiesz co, po pierwsze, ogólnie jak ja kiedyś jako małolat, 14-letni, zaczynałem trenować, to oczywiście chciałem być kulturystą. Ale po jakimś czasie i też właśnie tam mówię, jak troszeczkę tego Wodyna poczytałem na SFD i zacząłem właśnie patrzeć na te treningi w trochę inny sposób, żeby właśnie wiesz, że głównie chodzi o to dokładanie ciężarów stopniowe i tak dalej, no to zauważyłem, że jednak właśnie jara mnie to, że jestem coraz silniejszy, nie? Jednak, że to mi sprawia największą frajdę. Aczkolwiek no fajnie jest to, uważam, łączyć z wyglądem. Tylko wiesz, uważam, że może nie tyle, że jedno albo drugie, ale jeżeli chcesz dźwigać na takim najwyższym poziomie, no to jednak troszeczkę bardziej musisz pójść w tą masę. Troszeczkę bardziej musisz pójść jednak w tą masę, bo no... Waga dźwiga, jakby nie patrzeć, waga dźwiga. W pewnym sensie tak. Wiesz, nie musisz być jakoś przesadnie upasiony, bo to działa w taki sposób, że do pewnego momentu te kilogramy dodatkowe bardzo się przykładają na wynik, ale już przychodzi w pewnym momencie taki moment, że już, wiesz, ty przytyjesz 10 kilo jeszcze dodatkowe, a na stangę dołożysz, nie wiem, w trójboju dołożysz 10 kilo, nie? Tyjąc 10 kilo dołożysz w trójboju, czyli w trzech liftach razem też 10 kilo, nie? To już przestaje być tak naprawdę opłacalne, ale wiesz, jeżeli jest kategoria plus, jest to kategoria konkretnie plus 140, to tam wiesz, czy ważysz 140, czy ważysz 200, nie ma różnicy, nie? I w sensie, w kontekście tego rywalizacji, tak? Ty masz zrobić 2,5 kilo więcej od rywali. Więc no stąd niektórzy aż tak się w tym zatracili, tak? I tak naprawdę ja jako małolat też popełniłem taki błąd, uważam, że też miałem takie myślenie, nie? Że kurwa, no nie idzie mi teraz, nie robię postępu, to muszę przytyć kolejne 5 kilo, nie? Ja tak wiesz, w ten sposób jak miałem 21 lat, to jako wiesz, 21-latek mówię, wyciskałem na ławce 200 kilo bez koszulki, nie? Jako natural, 21-letni. I nie mając predyspozycji do tego wyciskania, ale ważyłem 150 kilo. Nie? No to też jak ludzie, wiesz, czasami mówią, o, to jest niemożliwe, naturalny wycisnął 200 kilo, ale nie wezmą pod uwagę, że masa ciała jest sama prawie, że równa temu, co wycisnął, prawda? Tak. Także to nie jest wszystko... Znaczy, do... No i ty jesteś... To się zgadza. Wiesz, dlatego wiesz, jak ja słyszę, że ktoś mówi, że właśnie tak, że to dokładnie ten temat, który poruszyłeś, że ktoś mówi, że wiesz, że nie da się tyle wyciskać naturalnie, nie? To ja mówię, kurwa, że każdy może to zrobić, nie? Czasem już powiem nawet, bo niektórzy twierdzą, że nawet na bombie nie każdy wyciśnie 200 kilo, nie? To ja mówię, że wiesz, że o ile ktoś no, nie jest takim kompletnym antytalentem, bo umówmy się, okej, niektórzy mają nawet... z powodu jakichś, wiesz, zaburzeń rozwoju, na przykład z natury niskiego testosteronu nie rozwinęli się dobrze,
i są takiej wątłej budowy i faktycznie oni nawet może na największej bombie nigdy nie wycisną 200 kilo, ale jeżeli ktoś jest zdrowym chłopem i powiedzmy, no też nie jest jakimś, jakąś miniaturką, bo też, no wiesz, facet, który tak z natury, nie wiem, ma 1,60 m i tam, wiesz, waży 60 parę kilo, no to też może niekoniecznie będzie w stanie wycisnąć te 200 kilo, ale mówię, jeżeli ktoś jest, powiedzmy, że przeciętny, to naprawdę każdy może wyciskać te 200 kilo, tylko kwestia tej determinacji, kwestia tego, czy on, kurna, właśnie, czy on będzie myślał, że on może ważyć 80 kilo i wyciskać 200, to jest dużym wyczynem, nie? To już nie jest dla każdego. Ale jeżeli on będzie w stanie powiedzieć, dobra, pierdolę, będę troszeczkę miał brzucha, będę ważył, nie wiem, 115, ale wycisnę te 200, nie? Jeżeli ktoś będzie miał takie podejście, to będzie mógł to zrobić. Ale jeżeli, no, ktoś, wiesz, ktoś się ogranicza w taki sposób, że kurwa, nie, no ja to muszę wejść w spodnie z Zary, kurwa, i wiesz, mieć kratę na brzuchu koniecznie, no to niekoniecznie kiedyś te 200 wyciśnie, nie? Wspomniałem się o tych nagrodach finansowych. Teraz zauważyłem, że w Polsce też fajne nagrody będą w tych federacjach. No tak, tak. To jest bardzo świeży temat. Tak, to Federacja XPC, którą rozwija Artur Kozłowski w Polsce, organizuje zawody w Siedlcach. No właśnie ogłosił, że dla pierwszego Polaka, który zrobi 1000 kilo RAF na jego zawodach, czyli na zawodach XPC w Polsce, no będzie nagroda 10 tysięcy złotych. I dzisiaj jeszcze dodatkowo ogłosił, że za najlepszy wynik w punktacji, ja nie jestem pewny, jaka tam jest punktacja, ale to chodzi o takie punktacje przeliczające wynik przez wagę ciała tam na podstawie jakiegoś tam, wiesz, kalkulator. No, dokładnie. Przelicza właśnie w ten sposób wynik dla osoby z najlepszym wynikiem i tutaj zarówno i dla kobiet, i dla mężczyzn będzie jeszcze dodatkowa nagroda 5 tysięcy złotych. Więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś by się mocno postarał i zrobił tą tonę, to jeszcze przy okazji, oprócz tych 10 koła, duże prawdopodobieństwo, że zgarnie jeszcze te 5, więc no 15 tysięcy to już jest... Nie głupi pieniądz, jakby nie patrzył. Nie głupi pieniądz, no mówię, to może nie tyle, co zarabiają najlepsi strongmani na świecie, ale no... Ale małe kroki, wiesz. Jeszcze zobacz, mi... 4 lata temu to tak naprawdę u Trójboju było cicho. No ale wiesz, to ja bym porównał, że trzeba to wziąć pod uwagę, że są arena nie międzynarodowa, tylko krajowa. Tak no... na dobrą sprawę, czy w kulturystyce jest była kiedyś taka nagroda? Albo nawet nie jestem pewny, czy kurna, no, w Strongmanach za Mistrzostwo Polski była taka nagroda. W turystyce 2000 zł było u Wierzbickiego pana. Mhm. Ale 2000 za całe zawody. No 2000. No. A też ja uważam, że kulturystyka raczej jest troszeczkę droższym sportem. Tak mi się wydaje. To jest, jest. Bo wiesz... No my bo... mamy alternatywy, wiesz, my nie musimy brać hormonów wzrostu, my możemy brać MK677. No właśnie, czemu nie GH u was? Dlaczego nie GH? Bo często ludzie mi zadają pytanie, czy warto brać GH jako, wiesz, trójboista, czy tam stronę? Znaczy ja myślę, że warto, tak? Tylko pytanie, czy się opłaca, nie? Finansowo. Ja po prostu zadam na pieniądze, no ja nigdy nie brałem hormonów wzrostu, bo no nie jest to tania impreza. Wiadomo, że nie musi być aż tak drogo, nie trzeba brać aż takich dawek. No nie wiem, ja brałem kilka razy właśnie te MK677 i moim zdaniem robi to wystarczającą robotę, a no ja to nazywam, że to jest hormon wzrostu dla biednych. No tak, trochę tak. Tylko powiedz mi, co do GH, to też nie jest tak, że z chwytem mogą być problemy? Wiesz co, powiem tak. Nie mam z tym doświadczenia, więc się nie wypowiem. Ja pamiętam tylko, jak brałem pierwszy raz MK677 i to też mi kolega powiedział, żebym brał podwójną dawkę, to pierwszy raz, jak to brałem, to byłem tak opuchnięty, ja słuchaj, kostek swoich nie widziałem. Ja wiesz, ja patrzyłem na swoje stopy i mówię, kurna, gdzie ja mam kostki, nie? Ale też co? Ale z chwytem problemów nie miałem. Ale zjeść łatwiej idzie.
za pierwszym razem to odczuwałem, nie? Teraz tak, wiesz, to teraz ogólnie już kurna chyba jestem stary, bo wiesz, kiedyś to się, słuchaj, kiedyś, znaczy kiedyś, no, że tak powiem, jak już brałem i się tam szykowałem do tych swoich pierwszych i no, w zasadzie dużo tych zawodów nie było na bombie, ale no się szykowałem do takich pierwszych właśnie zawodów, gdzie tam zrobiłem w zasadzie w trójboju życiowy wynik, bo 955 kilo, jeżeli chodzi o RAF, tak zwane RAF, bo to też jeszcze muszę sprecyzować, że u nas w Polsce jest przede wszystkim teraz popularne, jeżeli chodzi o te inne federacje, to jest popularna formuła RAF plus bandaże. Czyli po prostu bez kostiumów, ale bandaże na kolanach w przysiadach używamy. Tak, czyli to nie jest czyste RAF, bo czyste RAF to jest bez bandaży na kolanach. Ile, nie? Dać takie, ile mogą dać takie bandaże dobrze założone? Powiem ci, są przypadki, że nawet 100 kilo. Nawet. No to jest Rosjanin. Ale RAF, tak to nazwę. Słuchaj, jest Rosjanin. Może już na ten moment, nie wiem, czy go nazwę na ten moment najlepszym trójboistą, no ale przez ostatnie parę lat powiedzmy, że wygrał najwięcej zawodów, gdzie się pieniążki zgadzały. I to jest to chłopak, z którym ja kiedyś w ogóle startowałem w IPF-ie, on jest z mojego rocznika. Tylko on w wadze niższej był, bo on tam do 100 kg zawsze był, około. No i jemu, słuchaj, bandaże dają naprawdę 100 kg. Znaczy ja tak najpierw to szacowałem, bo ja brałem pod uwagę, jaki on wynik robił w IPF-ie, a jaki robił potem w bandażach już, kiedy nie startował w IPF-ie, czyli kiedy mógł być na bombie, nie musiał przechodzić testów. I wiesz, w IPF-ie jak on startował, no to on chyba wstawał w tej formule RAF 315 kg, a zdaje się, że już w bandażach chyba jakoś w zeszłym roku zaliczył 420 albo 425 w Australii na zawodach. Chyba nawet 425. No ale wiesz, tu brałem poprawkę, że dobra, ale no teraz może być na bombie, teraz wiadomo wszystko. Tylko, że on ostatnio właśnie na świecie troszeczkę widzę, że odchodzą jednak od tej formuły w bandażach na rzecz formuły bez bandaży. I on ostatnio też startował właśnie bez bandaży. No i się okazało, że on bez tych bandaży wstaje 320, chyba 325. No to jak już może dosłownie, tak. Tylko z czego się bierze aż taka przebitka? Z tego, że on przez te lata trenował głównie w bandaże. Bo ja ci powiem, jak to na przykład u mnie teraz wyglądało. W 2017, przed kontuzją, ja trenowałem głównie bez bandaży. Ja wtedy bez bandaży robiłem 320 kilo na dwa powtórzenia, co powiedzmy bym prawdopodobnie wtedy szacuję wstał 340 bez bandaży. Do tej pory po kontuzji najwięcej bez bandaży wstałem 300. I teraz tak, wtedy jak robiłem powiedzmy bez bandaży te 340 szacunkowo, zrobiłem wtedy w bandażach 370 na zawodach. Z tym, że potrenowałem wtedy w bandażach tylko kilka tygodni. No tak, czyli trening też tak. Tak. W zeszłym roku powiedziałem, zrobiłem te 300 w maju i potem do września trenowałem praktycznie głównie w bandażach. I jakby na tyle wymasterowałem te bandaże, że w bandażach udało mi się powtórzyć stary wynik. Zrobiłem na treningu zrobiłem 370. No to na zawodach mi się udało 360 zaliczyć, 380 już mnie zgniotło, ale no na treningu nawet powtórzyłem tą dawną życiówkę, gdzie tak jak mówię, najwięcej stałem 300 kilo bez. Oczywiście moja kontuzja to osłabienie, bo wiesz, ja przez tą moją kontuzję jakby najbardziej miałem ucierpiał właśnie wyprost kolana. Tak? A bandaże dają mi ten wyprost kolana. Najbardziej mi wspomagają w wyproście kolana. Więc też w tym bym się dopatrywał tego, że teraz mi te bandaże w cudzysłowie więcej pomagają niż kiedyś, bo one jakby niwelują to moje
tą moją niepełnosprawność w pewnym sensie, bo tak naprawdę gdybym się bardzo postarał, to ja mógłbym być kwalifikowany jako niepełnosprawny, bo ja mam nadal niedowład nogi. No tak. Tak naprawdę. Ale nie jest mi do niczego to potrzebne, a wręcz źle bym się z tym czuł. Kamil, powiedz mi, jest teraz wiele. Czy myślisz, że ktoś z Polaków może niedługo dojść do 1000? Znaczy, no wiesz, no głosy są w internecie, że już nawet jeden zrobił ponad 1000 kg. Takie są komentarze na YouTubie, no ale no oficjalnie nie zrobił. Oczywiście mówię o Konradzie w Blewonsce. No i co, no tutaj trzeba zaznaczyć, że Konrad startuje właśnie bez bandaży. On startuje w neoprenach, aczkolwiek właśnie i do tego zmierzałem tamtym wcześniejszym. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, że w Polsce właśnie są głównie zawody w bandażach i on startuje na tych zawodach i on startuje bez bandaży, tak? Jemu z tego, co wiem, bandaże po prostu za bardzo nie pasują, zresztą on ma problemy z głębokością i bez bandaży, więc no, w bandażach ten problem może się spotęgować, ale właśnie on z tej formuły, startując, co mówię, w formule w bandażach robi największy przysiad w Polsce, mimo tego, że nie używa tych bandaży. Nie, no jest nieziemsko silny, jakby nie patrzeć. Tak. Jeden z największych talentów, jaki mamy. Tak, no i myślę, że no kurde, on myślę, że mógłby w tym roku to zrobić, tylko no twierdzi, że odpuszcza. 23 tak? Lata ma, czy 4 też, tak? 23 lata, no. Także wszystko przed nim, ale też tam troszkę zostałeś źle zrozumiany, bo trochę to skomentowałeś właśnie te... Wodyn to wczoraj dobrze wyjaśnił, że ty tak naprawdę zachowałeś się jak kolega, bo chciałeś właśnie przestrzec przed tym, co się stało na ostatnich zawodach, że no jeżeli... Znaczy, nie... ja mu podpowiadałem, znaczy wiesz co, bo chłopak, wiesz, chłopak w pewnym momencie jakby, wiesz, wrzucił taką rozpiskę, nie wiem, znaczy ja się zastanawiałem, czy on sobie żartuje, no ale tak chyba się okazało, patrząc potem, obserwując go przez kolejne tygodnie, że to było serio. No zresztą w wiadomości prywatnej mi powiedział, że to serio. Wrzucił w pewnym momencie rozpiskę swoich treningów do tych zawodów, co były teraz, nie? No i on praktycznie treningowo, on chciał zrobić 1100 kg w tym trójboju, tak? Bo on tam sobie rozpisał treningi, jak dobrze kojarzę, że zrobi na treningu 450 w przysiadzie, że wyciśnie 240 i chyba tam w martwym ciągu też poszalał, że rozpisze na treningu, wciągnie 405, nie? Co? No kurna, co byś nie brał na takim etapie, co on był wcześniej? Było to nierealne, no kompletnie, to po prostu, wiesz, po prostu... No, i dla mnie to był taki duży błąd. Ja mu od razu powiedziałem, słuchaj, przecież ty na tym planie, to ty w trzecim, czwartym tygodniu planu, a plan był chyba 6- czy 8-tygodniowy, no nie pamiętam, w trzecim, czwartym tygodniu planu, no ty zaczniesz już zaliczać porażkę za porażką, nie? No i no nie pomyliłem się, bo tak było, tak było. No i moim zdaniem on zamiast zrobić te 1000 kilo, to nastawił się, że on zrobi na papierze prawie 1100. Ogólnie twierdzi, że on chce pobić absolutny rekord świata juniorów, który zrobił chłopak, co ciekawe, z IPF-u w Stanach, jakiś Meksykanin, czy Amerykanin, ale tam meksykańskiego pochodzenia, chyba tam 1055 kg, czy tam 1057,5, przechodząc testy antydopingowe, tak? No ale chciał zrobić właśnie taki absolutny rekord. Jakby no porwał się na coś praktycznie nierealnego i przez to moim zdaniem nie osiągnął tego celu, który był bardzo realny, czyli tego 1000 kg. Bardzo mało zabrakło. No wiesz, zależy jak na to spojrzeć, ale no mógł to zrobić, moim zdaniem mógł to zrobić. No... Cóż, mam nadzieję, że naprawdę, bo Konrad, ja go bardzo lubię, szanuję, oglądam, jak podziwiam to, co on robi. Jak ja widzę te wyczyny, zresztą każdego, wiesz, silnego chłopa, to mówię takie, what the fuck, a szczególnie jak patrzę, 23-latek podchodzi pod tą sztangę, wiesz, jeszcze pamiętam, jak on brał 300 kilo, a teraz jak już podchodził po 400, ja mówię,
Wiesz, jak to szybko wiesz. Się stało, jak ci młodzi szybko dorastają, wiesz. Znaczy widzisz, ale to jest słuchaj, no to znowu wkroczymy nieco na temat sterydów, ale no powiem ci, jak to wygląda. No, tak jak powiedziałem, ja w takim wieku będąc byłem czyściochem, bo ja sobie zawsze mówiłem, że ja jeżeli już, znaczy nie, no wiedziałem, ja wiedziałem, że spróbuję, ja wiedziałem, że będę brał, ale zawsze miałem takie założenie, że dopiero jak już nie będę w wieku juniorskim. Bo jak już nie będę w wieku juniorskim, to ja wiedziałem, że ja będę pewny tego, że ja chcę to spróbować, tak? Chodzi o to, że jak małolaty zaczynają brać towar, nie? To właśnie dochodzi do takiej anomalii, że oni zaczynają robić wielkie rzeczy, będąc młodymi. I uwierz mi, wiesz, ja w tym siedzę od kilkunastu lat i było mnóstwo takich zawodników, którzy jako juniorzy rozpierdalali seniorów. Tylko wiesz, o co chodzi? Ci seniorzy już nie byli. Ci seniorzy, powiem ci tak, przykład. Kiedyś był taki, dosłownie w czasach, kiedy ja zaczynałem się interesować trójbojem. I tam przeglądałem jakieś stare wyniki, jakieś stare nagrania, w ogóle jeszcze z Eurosportu, trójbój leciał na Eurosporcie nawet. I był na przykład taki Ukrainiec Witalij Papazow. I on jako junior robił, on nie wiem, chyba ze trzy razy, będąc juniorem, ze trzy razy zdobył Mistrzostwo Świata Seniorów. I on w momencie, on jako junior wtedy zrobił 1100 kg w sprzęcie, nie? W IPF-ie. No wtedy to był kosmos. Wtedy to był kosmos i mało tego, on to nie zrobił nawet w najwyższej kategorii wagowej, bo on startował raz w plusie, a raz wtedy była kategoria 125. I on zazwyczaj ważył koło 125 i on i w tej, jemu nie robiło różnicy, czy on startuje w plusie, czy 125, on i tu wygrywał, nie? I tak naprawdę on zrobił te 1100 kilo jeszcze jako junior i ja z ciekawości nawet parę dni temu sprawdzałem na jest taka strona, gdzie można każdego zawodnika zobaczyć wyniki ze wszystkich zawodów takich, które były gdzieś zarejestrowane. I on już nigdy później nie startował. A w tych samych latach on na przykład startował z Malaniczewem. Nie wiem, czy kojarzysz Malano, no jest to taka postać legendarna w trójboju. I Malan jeszcze startował do ponad 10 lat. I ponad 10 lat był na topie, ponad 10 lat zdobywał najwyższe miejsca właśnie na jakichś takich zawodach o pieniążki. W zasadzie już tylko się na to nastawiając. I rzecz w tym, że on kiedyś przegrywał z tym młodym Ukraińcem, nie? Kiedyś z nim przegrywał, tylko potem już tego Ukraińca nie było. Wiesz, na polskim podwórku też mamy takie przykłady w innych dyscyplinach. No w podnoszeniu ciężarów mamy mistrza olimpijskiego, który ma medal olimpijski złoty, dzięki temu, że w zasadzie jego dobry kolega z Kazachstanu po zbadaniu próbek nowymi metodami po wielu latach wpadł na dopingu i tym sposobem nasz rodak został tym mistrzem olimpijskim, ale ten nasz rodak kiedyś już w wieku 18 lat był rekordzistą świata seniorów w wieku 18 lat, czy tam nawet 17, a potem nawet nigdy się nie zbliżył do tych wyników, tylko no też trzeba dodać, że ten zawodnik już w wieku 15 lat zaliczył pierwszą wpadkę na dopingu sam, nie? Tylko o to chodzi. Miał 18 lat, był kurwa królem, po prostu wiesz, no rekord świata seniorów, ale nigdy później nawet się do tego wyniku już nie zbliżył. I to jest właśnie taka zależność, słuchaj, Larry Wills twierdzi, że jak miał 16 lat, to on brał więcej towaru niż teraz. Jest wypowiedź Larego, gdzie mówi to do kamery, że on w wieku 16 lat już brał więcej środków, bo nie miał o tym zielonego pojęcia, niż bierze teraz, nie? A może jestem w stanie w to uwierzyć, wiesz? No ja jestem w stanie to uwierzyć, tylko bo Larry też jest młody i o to chodzi, że po prostu jak młody zawodnik zacznie brać towar, to on będzie, mówię, robił kosmiczny wynik w młodym wieku. Tylko to i wiesz, i ludzie będą się tym strasznie jarali, że o kurwa, taki mało lat, a taki wynik robi, nie? I oni myślą, że za 10 lat taka osoba to w ogóle, wiesz, jeżeli on teraz robi
1000 kilo, to nie wiem, tak jak on będzie miał 30 lat, to będzie robił 1500? No raczej nie. No nie, to tak nie działa. Raczej niestety najczęściej takie osoby no, znikają w pewnym momencie z jakiegoś powodu. No. No mam nadzieję, że Konrad nie będzie taką osobą, bo szczególnie... No, jak najbardziej. Naprawdę miłym, dobrym chłopakiem. No ale Kamil, jaki teraz... No właśnie jest, no, może właśnie robi, że teraz chce troszeczkę odpuścić. Tak, bo on chce Może jest to dobre rozwiązanie faktycznie. Tak, może właśnie może temu posłuchał, że wiesz, że... Bo on zdaje się bardzo inteligentnym facetem być. Kamil, jaki masz teraz cel? Jaki mam teraz cel? No kurde, powiem ci... No z uwagi na to, że, znaczy tak, no moim najbliższym celem jest wycisnąć 250 kilo, takim pierwszym realnym celem i akurat aktualnie się pod to przygotowuję. Trenuję właśnie pod Mistrzostwa Polski WPC, które się odbędą w ostatni weekend maja. No i takim kolejnym celem chyba będzie zrobić te 1000 kilo. Bo tutaj no mówię, wiesz, ja naprawdę lubię Konrada i ja mu źle nie życzyłem, ale jednocześnie jesteśmy rywalami. I wiesz, no jednak ta jego w cudzysłowie porażka troszeczkę dała mi takiego kopa, nie? Ale wiesz, jesteście rywalami, ale też chcesz mu pomóc, bo nie jesteś taki, że powiadomienie. Tak. Wiesz, ja mu podpowiadałem na początku tam tych jego przygotowań po to, żeby właśnie on zrobił te 1000 kilo, bo widziałem, że idzie w złym kierunku, nie? Bo widziałem, że no, źle to chce rozegrać. No. No ale w momencie, kiedy on no, nie zrobił tego 1000 kilogramów i mówiąc szczerze, no jakby przed zawodami ja mówiłem, że chyba nie zrobi, bo spieprzył te przygotowania. No to dostałem takiego kopa, że kuna, no nadal mogę być tym pierwszym, nie? Aczkolwiek... Nie było, co, nie? Tak, tak, tylko wiesz, ja tego bez bandaży nie zrobię. Bez bandaży tego nie zrobię, więc no ja tam przyznaję tak, że on, nawet jak ja zrobię te 1000 kilo, no to wiesz, w pewnym sensie on jest ode mnie lepszy, tak? Na pewno jest lepszy ode mnie bez bandaży. Tak, pytanie tylko, czy jakby on na przykład używał tych bandaży, to czy by robił, wiesz, bo może być tak, że wiesz, że on założy bandaże i będzie robił tyle samo to bez, nie? No wiesz, każdy ćwiczy tak, jak mu lepiej, wiesz? Ale dokładnie. Tak jak ty mówisz dokładnie. Z wyciskaniem, co nie? Ty chwytasz wężej, on chwyta szerzej może, tak jak wygodniej, co nie? Tak samo bandaże, jeżeli nie ma obowiązku ich nakładać, tak. No to nie musi, co nie? Tak, no ale z całą pewnością, wiesz, bez bandaży na obecną chwilę nie mam z nim żadnych szans. Zresztą no, on już mnie raz pokonał, a ja miałem bandaże, on nie miał, raz już mnie pokonał nawet w takiej konfiguracji, więc to nie ma co gadać, ale no teraz mam szansę jeszcze być tym pierwszym. Więc Kamil, czego ci tu więcej życzyć? Tylko zdrówka, żebyś osiągnął 250, a potem 1000. Gadamy już ponad godzinę, więc... Kurde. Na dole podlinkuję Instagram, żebyście mogli obserwować drogę do 1000, mamy nadzieję. I... Nie, no ja tego tak nie nazywam. No tak. Nie uznaję żadnych dróg. Po prostu śledzić poczynania. O. Tak, tak. Także dzięki. Może się uda tak przy okazji zrobić te 1000. Także o, drogę do przy okazji. Dobra, Kamil, dzięki bardzo, zdrówka. No. Dziękuję, pozdrawiam.